Witam Was, przyjaciele. Nazywam się Ping. Pragnę opowiedzieć Wam historię mojego miasta. Siedliska bezwzględnych gangów i karteli narkotykowych. Większość z nich prowadziła swoją działalność spokojnie, bez przeszkód. Do czasu. Pluszaki z sąsiedztwa. Już się tak łatwo nie wywiniesz. Tylko teraz jeszcze musisz oddać nam całą swoją broń. Ależ, panie władzo, to jedyne co mam. Żartujesz sobie? Przysięgam, że nie mam ze sobą żadnej broni palnej. No, może ewentualnie to. Coś jeszcze? No i jeszcze to. To. I to. Jeszcze. No to. Parę innych rzeczy. No i to. To oczywiście. I co? Jeszcze jakieś niespodzianki? A! No jasne! Zapomniałbym. Dobra. Przyszedł czas na creme de la creme pokazu mojego arsenału. Zobaczcie tylko. Dobra, dosyć tego. Raz, dwa i trzy. No, pluszaczku, zakończył się twój przestępczy żywot. Następni będą kumple z twojego gangu. My się postaramy, żebyś to ty pomógł nam w przeskrzynieniu ich. Coś myślę, że będą mile zaskoczeni. Pluszar! Co znowu do kurwy nędzy? Właśnie dowiedziałam się, że byłeś członkiem gangu! A teraz dałeś się przeskrzynić! Wiesz co to za wstyd? Bycie członkiem gangu to nie wstyd, tylko honor i lojalność. Mówiłam o tym, że dałeś się złapać jak ostatni kretyn! Aaa... Wiesz co? Chyba muszę ci wyznać prawdę. Owszem, oficjalnie jestem członkiem tej... grupy, ale jestem tam jako wtyka FBI. Ty gnoju! Już myślałam, że byłeś uczciwym, porządnym gangsterem. Wolałabym cię nie znać!
Jak on się tutaj znalazł? To ciężka sprawa, aż trudno wyjaśnić to słowami. Lepiej jakbyś zdał się na siebie. Jak ty do mnie mówisz? Nie rozumiem tego. Straciłeś pamięć. Teraz powinieneś sam ją odzyskać. Przyjacielu. Pinguś, wiesz, co wydarzyło się tamtej nocy. Przypomnij sobie. Pamiętasz to. Pamiętasz ten dzień. Przypomnij sobie, co się wtedy działo. O, kurwa. Gdzie macie nasz towar? Wiecie przecież, jak się umawialiśmy. Zdawało mi się, że ludzie waszej klasy dotrzymują umów. Nie bądź taki niecierpliwy. Nasza organizacja lubi zaskakiwać ludzi. Zapewniam was, że czeka was niespodzianka. Nie jesteście nawet sobie w stanie wyobrazić, jaka. Słuchaj, nie wiem, o czym mówisz, pajacu. Jeśli się z wami na coś umówiliśmy, pragniemy, abyście zrealizowali zaplanowane przez nas działania. Dlatego, szczerze mówiąc, mam w dupie jakieś nieporozumienia z waszej strony. Chcę jednego. Towaru albo krwawej jatki. Innej możliwości nie ma. A dlaczego nie jedno i drugie? Pink, przedstaw się państwu. I co, myślicie, że jeżeli macie małpę z długimi kończynami, to jesteście w stanie nas wydymać? Nie bądźcie naiwni. Myślicie, że pluszaki z sąsiedztwa nie potrafią się bić? Dawaj koks, albo zjemy sobie dziś na obiad zupę Indian z Ekwadoru. Miki, podaj kokę. Myszka! Napierdalamy! Chodź, Pinguś. Wiem, że ledwo żyjesz, ale musimy uciekać. Kurwa, gdzie reszta? Akurat ci najważniejsi musieli nam spierdolić? Najbardziej wartościowy człowiek FBI musiał rozwalić sobie czachę? To powinno być kurwa nowe jebane prawo Murphy'ego. Jakbyśmy mogli chociaż kogoś przyskrzynić i przesłuchując wyciągnąć, gdzie mieści się reszta tych skurwysynów. Miki, patrz tylko. Czyżby szczęście w nieszczęściu? Też tak sądzę. O, w dupę. Ja spierdalam. A więc czy teraz już pamiętasz? Tak, ale jak to możliwe? W każdym razie musimy teraz coś z tym zrobić. Tak. Musimy go uratować. Najlepiej jak najszybciej, zanim zdążą go przesłuchać. Sądzisz, że jakie powinniśmy podjąć teraz kroki? Jak dla mnie najważniejsze będzie zwołać resztę FBI, aby zaczęli węszyć każdy zakamarek. W końcu nie poradzimy sobie sami w tym wielkim, okrutnym świecie, w którym pies i mysz nie mogliby żyć razem. Moi drodzy przyjaciele,
Z radością oświadczam, że w naszych rękach jest jeden z ważniejszych przedstawicieli pluszowego gangu. Jednak, abyśmy osiągnęli pełnię sukcesu, musimy złapać resztę. Na wolności dalej jest dwóch. Lecz nie zrobię tego ja sam z moją partnerką. Dlatego też powinniśmy w tej kwestii współdziałać. Postaramy się wykorzystać schwytanego jako tego, który doprowadzi nas do nich. Osobiście uważam, że ze mną niewiele tu zdziała. Jednak lepiej mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Zaraz, kto to? A, ty, Pinguś. Co ty tu robisz? Przyszedłem cię ocalić. Przecież wiesz, jak jesteś ważny dla naszej grupy. A, no tak. Nadal tak myślicie. A więc, chyba muszę wyznać wam w końcu prawdę. Tak naprawdę zostałem zatrudniony przez FBI. Trafiłem do was jako zwykła wtyka. Ci, którzy prowadzą śledztwo, o tym nie wiedzą. Ale będą mnie przesłuchiwać i... Postaram się wszystko im wyśpiewać. Wszystko o was wiem. W tym momencie szuka już wasz cały FBI. Nie macie szans. Przepraszam. Nie jestem tym pluszorem, o którym myślałeś, że go znasz. Ej, wiesz co się okazało? Chciałem uratować pluszora, ale okazało się, że on nigdy nie był z nami. Tak naprawdę nas tylko infiltrował. Wiem, że możesz mi nie uwierzyć, ale to prawda, sam mi tak powiedział. Nie, słuchaj, ja w to nie wierzę. Nie, to nie jest możliwe. Wszystkich bym podejrzewał, ale pluszora chyba najmniej. Przysięgam. Przysięgam, że mówię prawdę, no. Dobra, w każdym razie jedno jest pewne. Jego najbliższa rodzina musi znać całą prawdę. A to, co my musimy zrobić... To odpowiednia manipulacja, rozumiesz? Ale musimy się pospieszyć, zanim pluszor nas wsypnie. No, będziesz gadał? Tak! Pozwól, myszka, że sam z nim pogadam. Okej. Zaraz. Coś tu jest nie tak. Dlaczego on pozwolił uciec wszystkim innym członkom gangu? Dokładnie pamiętam. Chciałem ich gonić, ale on mi nie pozwala. Podejrzanie się zachowuje od samego początku. Coś mi tu śmierdzi. Lepiej to sprawdzić. Co on kombinuje? Ach! Pozwoliłeś mu uciec! Nie, nie pozwoliłem. Jak to nie? Dlaczego? Wiem przecież, że z nimi współpracowałeś. Tak, ale on współpracował z nami. Nie wiedziałeś o tym. Zabiłem go, zanim wszystko by się wydało. A więc czy mogłaby pani nam powiedzieć, jak to było z pani mężem? Ach, był gnojem do tej potęgi. I właśnie z tego powodu chciałabym wam pomóc. Razem wymierzymy sprawiedliwość. Cóż, ja przystaję na taki układ. Ja też. Czego tu szukacie? Widzę, że bardzo chcecie, aby również was przeskrzyniono. Myślicie, że nie jestem w stanie sobie z wami poradzić?
Dzięki wielkie za pomoc. To ja dziękuję. Bez ciebie nie pozbylibyśmy się ostatniej osoby, która prowadziła tę sprawę. W zasadzie to bez twojego syna. No ale mniejsza z tym, to w końcu owoc twojego łona. Ja nie tyle co chciałem ci podziękować za to, że mój przyjaciel dzięki tobie uwierzył mi, ale również chciałem ci coś zaoferować. Przez działalność mojej grupy zginął twój mąż, a nie pozwolę, żebyś sama zajmowała się swoim synem. Chciałbym wziąć go pod skrzydła. Ależ dziękuję, to takie szlachetne. I na dodatek potrzebuję tego. Dziękuję. A, jeszcze jedno. Zrywam z fachem całkowicie. Przez takich egoistów jak ja giną niewinne osoby. O, w sumie twój mąż nie był taki niewinny. No ale mniejsza z tym. Po prostu zginął i to źle. I tak oto zakończył się w moim życiu pewien rozdział. Jaki jest morał tej historii? Jeśli wiesz, że robisz życie jakieś gówno, pamiętaj, że zawsze może wyjść z tego coś szlachetnego.